Na liście Interpolu znajduje się 320 zaginionych dzieci, a wygląda, że naprawdę wszyscy szukają tylko jednego z nich, 4-letniej Brytyjki Madeleine McCain, porwanej miesiąc temu w Portugalii. Napisała w 2007 roku Gazeta Wyborcza. Rodzice 4-letniej Madeleine postawili na nogi cały świat, aby odnaleźć swoją córkę. Pobożne małżeństwo spotkało się nawet z papieżem. Wszystko na nic. Do dziś nie rozwiązano sprawy, choć media na całym świecie informują o przełomie i mam nadzieję, że ten nastąpi. W Polsce do Fundacji Itaka w 2019 roku zgłoszono 718 zaginięć, z czego 384 sprawy do końca 2019 roku pozostały nierozwiązane. Z tych 784 osób, 130 to osoby poniżej 18 roku życia. Połowa z nich, bo aż 77, to osoby, które miały mniej niż 8 lat. Ginie więcej chłopców, bo ze 130 osób nieletnich tylko 31 to dziewczynki. Większość tych spraw znajdzie swój finał. Są jednak takie, które mimo upływu czasu wciąż są zagadką. Pamiętaj, że jeżeli chcesz być na bieżąco z kolejnymi materiałami, naciśnij przycisk subskrybuj, a dzwonek znajdujący się obok pomoże Ci spersonalizować powiadomienia. Zapraszam na kolejny odcinek Zbrodni i Kara. Okoliczności tego zaginięcia budzą wyjątkowy niepokój. Karlino to miejscowość położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie białogardzkim. To tutaj w piątkowe popołudnie, 5 kwietnia 2002 roku, po skończonych zajęciach w szkole, 10-letnia Ewa Wołyńska poszła pobawić się z dziećmi, które mieszkały po sąsiedzku. Około godziny 18 dziewczynka wraca do domu i prosi mamę o to, żeby jeszcze chwilę móc wyjść. Bardzo jej na tym zależy, mama nie chce się zgodzić. W końcu Ewa ubiera się ciepło i opuszcza dom. O 18.30 mama przez okno po raz ostatni widzi swoją córkę, idącą w stronę lasu znajdującego się z tyłu osiedla domków jednorodzinnych, w których mieszkała Ewa. Szła w towarzystwie nieznajomej koleżanki, ubranej w kurtkę z czerwonymi emblematami. Miała krótkie czarne włosy. Matka jeszcze chciała zawołać córkę, zawrócić ją, jednak musiała pójść zająć się drugim dzieckiem, które w tym czasie płakało. Matka widziała tajemniczą dziewczynkę, towarzyszącą jej córce tylko z tyłu, jednak nie rozpoznała w niej żadnej z koleżanek, o których wiedziała, a znała wszystkie. W toku śledztwa również nie udało się ustalić, kim było to dziecko. Około godziny 19 rodzice pojechali na zakupy. Gdy wrócili o 20, córki nadal nie było. Od razu przeczuwali, że coś się stało. Rozpoczęli poszukiwania, do których wkrótce dołączyły kolejne służby, strażacy i policja. Na początku stróże prawa nie wierzyli w wersję o tajemniczej dziewczynce i poszukiwania skoncentrowano na okolicznej rzece, Parsęta, oddalonej od domu kilkaset metrów. Sprawdzano również teren z psami tropiącymi. Te prowadziły w okolice rzeki, jednak nie nad samą wodę. Ślady mogły być jednak stare. Rzekę przeczesywał również płetwonurek. Dodatkowo ojciec osobiście sprawdzał łódką zalew w okresie od maja do września, każdego dnia. Te wszystkie działania nie przyniosły rezultatu. Później trop prowadził do tajemniczego mężczyzny, który tego dnia oraz parę dni wcześniej obserwował okolice z samochodu. Matka nie potrafiła wskazać marki i policja nie była w stanie poprowadzić śledztwa w tym kierunku. Zastrzeżenie granic nastąpiło dopiero 4 dni po zaginięciu. Sprawca miał 4 dni na wywiezienie dziecka z kraju. Rodzice korzystali ze wszystkich sposobów, które mogły przybliżyć rozwiązanie. Zdesperowany ojciec nagrywał rozmowy telefoniczne, przekazywał kolejne tropy policji. Osobiście szukał dziecka w Hamburgu. Wszystko na nic. Ewa rozpłynęła się we mgle. W 2015 roku zatrzymano Adriana M., który uprowadził i wywiózł do Niemiec 10-letnią Maję z Wołczkowa pod Szczecinem. Było wiele podobieństw. Jednak nie udało się śledczym połączyć tych spraw. Dziś Ewa, jeśli żyje, ma 28 lat i może wyglądać tak. Od dawna nie miałem snu o swoim zaginionym synu, choć nie pamiętam całego. Przyszedł do mnie Mateusz. Zapytałem, gdzie byłeś. Odpowiedział, że zamknięty w dole. Widziałem twarz mi jakąś skrzywioną. Mówiłem do niego. On odpowiedział, że mnie nie kocha. Zapytałem dlaczego, przecież tyle lat cię szukam. Wcale mnie nie szukasz. Szukam cię, synku. Chodź, pokażę ci. Napisał niedawno Andrzej Żukowski na swoim profilu facebookowym.
Andrzej Żukowski, ojciec zaginionego Mateusza. Ujazdów, gmina Nielisz, powiat zamojski, województwo lubelskie. To tutaj 26 maja 2007 roku po raz ostatni widziano 10-letniego Mateusza Żukowskiego. O godzinie 14:30 wraz z dwoma kolegami, rówieśnikami, poszedł w stronę parku. Do domu już nie wrócił. O godzinie 21:00 ojciec wrócił z ryb. Zapytał żony, czy Mateusz już jest. Ta odpowiedziała, że nie. Kobieta myślała, że jest z ojcem, z którym lubił spędzać czas. Rodzice wszczęli poszukiwania. Około godziny 23:00 nad brzegiem rzeki Wieprz w głębokich zaroślach znaleziono ubrania chłopca, poskładane i ułożone. Podjęto szeroko zakrojone działania w kierunku poszukiwania ciała w wodzie. Sprawdzono dokładnie ponad 40 km rzeki przy pomocy wszelkich możliwych metod. Na rzece znajduje się tama i krata, więc można z całą stanowczością dzisiaj wykluczyć utonięcie. Koledzy, którzy byli z Mateuszem, dwóch braci, kilkukrotnie zmieniali wersję wydarzeń. Ostatecznie oficjalna jest taka, że odprowadzili Mateusza pod dom i tam widzieli go ostatni raz. Ojciec chłopca nigdy nie ustał w działaniach zmierzających do ustalenia, co się stało z jego synem feralnego dnia. Rozwiązanie tej sprawy niejako stało się celem jego życia. Poświęcił ogromne środki finansowe, niewyobrażalną ilość czasu i energii. Wszystko na nic. Do rodziny Żukowskich zgłaszali się różni ludzie. Niestety żadna z informacji nie przybliżyła śledczych do rozwiązania. Rodzina korzystała z pomocy prawników, detektywów czy jasnowidzów. Byli nawet tacy, którzy próbowali wyłudzić okup w bardzo bezczelny sposób. Porwaliśmy Mateusza, ogólnie właśnie Mercedesem przyjechaliśmy pod staw. Bym pokazał syna, ale nie mogę, po prostu muszę uzyskać pieniądze od pana. Jutro widzę pieniądze. W kwocie 500 tysięcy widzę pieniądze. Przyjeżdżaj, masz przyjechać z kasą. Bo inaczej twój syn zginie. Ja już nóż szykuję. Jak nas zabije. Jedyną poszlaką w tej sprawie są zeznania kolegów zaginionego. Tak jak wspomniałem, zmieniali oni wersję wydarzeń. Do dziś unikają ojca, jednak to wciąż nie są dowody i samo mataczenie w śledztwie nie może być przyczyną postawienia zarzutów. Dlaczego dzieci w wieku 9-10 lat kilkukrotnie zmieniają wersję wydarzeń? To pytanie retoryczne, czy kiedyś ojciec chłopca dowie się, co stało się z jego synem? Mam nadzieję, że tak. Tak dziś może wyglądać 23-letni Mateusz, jeśli żyje. Trzeciego października 2002 roku, Tarnowskie Góry. 13-letnia Iwona Wąsik, urodzona 6 stycznia 1989 roku, kończy lekcję w gimnazjum nr 4. Jest w pierwszej klasie. W drodze powrotnej ze szkoły zaginiona oraz jej koleżanka spotykają mamę Iwony. Ta przypomina córce, że zapomniała zupy ze szkoły, więc dziewczynki się po nią wracają i rozstają się pod domem Wąsik. Nastolatka była wolontariuszem w schronisku dla psów. Tego dnia miała tam jechać. Wyglądało to tak, że szła do domu, zostawiała plecak z zeszytami i podręcznikami, by później bez dodatkowego bagażu udać się autobusem właśnie do schroniska. 3 października, pomimo że była pod domem, nie zostawiła plecaka. Była widziana z nim, kiedy zmierzała na przystanek, w przeciwnym kierunku niż schronisko. Po tym nie wiadomo, co się stało z Iwoną. Rodzice na początku podjęli poszukiwania na własną rękę. Obdzwaniali znajomych i rodzinę. Kiedy te działania okazały się nieskuteczne, a wciąż nie było Iwony, postanowili złożyć zawiadomienie w Komendzie Powiatowej Tarnowskie Góry. Policja rozpoczęła poszukiwania. Dokładnie 14 października, więc 11 dni od zaginięcia, prokurator otworzył śledztwo w sprawie uprowadzenia nieletniej. Wiadomo dzisiaj, że dziewczynka od jakiegoś czasu nawiązywała znajomości przez internetowe czaty. Najprawdopodobniej tam kogoś poznała. Ta znajomość pozostaje jednak zagadką. Śledczy w innej hipotezie zakładali, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Twierdzili, że ktoś nie wezwał pomocy, tylko zabrał dziewczynę do auta. Jednak ta teza nie znalazła żadnego potwierdzenia. Kolejna hipoteza mówiła o tym, że dziewczyna podczas wakacji poznała starszego, 25-letniego mężczyznę. Jednak właśnie tego feralnego dnia chciała zakończyć tę znajomość i miała się spotkać z tą osobą. Ten wątek jest o tyle prawdopodobny, że kiedy rodzice rozwieszali plakaty informujące o zaginięciu nastolatki, to ktoś je uporczywie zrywał. Rysopis tego mężczyzny odpowiadał rysopisowi
opisowi tajemniczego 25-latka. Również kolega z klasy, który najprawdopodobniej jako ostatni widział Iwonę, zeznał, że była w towarzystwie starszego mężczyzny. W 2019 roku wyemitowano program 997, w którym uwagę skupiono na Sabinie, czyli dziewczynie, która towarzyszyła Iwonie w drodze powrotnej ze szkoły. Tej samej, która rzekomo odprowadziła ją pod klatkę. Otóż owa Sabina oraz inne dziewczyny spotykały się z pedofilem, który w tamtym czasie mieszkał właśnie w Tarnowskich Górach. Według rozmów dwóch dziewcząt, do których dotarł reporter, mężczyzna zajmował się handlem ludźmi. Dużo wiedział o Iwonie. Spotykał się z jej koleżanką Sabiną, najprawdopodobniej na spotkania sponsorowane, gdyż dysponował sporymi możliwościami finansowymi, pieniądze zarobił ponoć na handlu ludźmi. Według tej rozmowy właśnie ten pedofil upatrzył sobie Iwonę. Prokuratura prowadzi dochodzenie w kierunku uprowadzenia Iwony do domu publicznego, być może na terenie Niemiec. Prowadzi również pod kątem morderstwa i te dwie hipotezy wydają się najbardziej realne. Dziś Iwona Wąsik, jeśli żyje, ma 31 lat i może wyglądać tak. Niebywale tajemnicza sprawa. Piątek, 31 stycznia 1997 roku. Ostatni dzień ferii. Miejscowość Koło, województwo wielkopolskie. Ulica Kajki 9. 9-letnia Angelika Rutkowska wyszła z domu około godziny 13. Z domu dziadków, z którymi mieszkała. I od tego momentu ślad po niej zaginął. Około godziny 16 do domu wrócił dziadek. Zauważył, że nie ma dziewczynki. Sprawdził potencjalne miejsca, gdzie może przebywać. Jednak nigdzie jej nie było. Rodzina rozpoczęła poszukiwania. O godzinie 19 w komendzie powiatowej w Kole matka zaginionej zgłasza zaginięcie. Policja na samym początku poszukiwań ustali, że dziewczynka nie bawiła się z innymi dziećmi na podwórku. Ostatni raz widziana była na skrzyżowaniu w okolicach domu przez sąsiada. Policja na samym początku przyjęła hipotezę, że dziecko mogło utonąć w pobliskiej warcie. W okolicach rzeki nie natrafiono jednak na żaden ślad. W sprawę nie włączono psów tropiących. Jak tłumaczyła wtedy policja, suczka ma cieczkę i nie może w tym okresie wykonywać działań poszukiwawczych. Drugą hipotezą przyjętą przez policję była ucieczka. Trzecią – uprowadzenie. Ta ostatnia teoria wydaje się najbardziej prawdopodobna. Bardzo zagadkową kwestią w tej sprawie jest fakt, że kilka dni po zaginięciu znalazło się kilkoro niezależnych świadków twierdzących, że widziało dziewczynkę w oddalonym 60 km od miejscowości Koło w Włocławku. Identycznie wyglądające dziecko błąkało się po dworcu kolejowym. W końcu przysiadło się do stolika niezidentyfikowanej kobiety i z nią rozmawiało. Tego tropu nigdy nie udało się potwierdzić. Nie udało się znaleźć ani dziewczynki, która mogła być tego dnia na dworcu, ani nie natrafiono na ślad Angeliki. Według relacji wielu osób w tamtym okresie, niedługo przed zaginięciem dziecka dochodziło do nagabywania innych dzieci, w tym próby uprowadzenia innej dziewczynki. Kobieta około 50 roku życia, dwa tygodnie wcześniej wypytywała inną dziewczynkę o jej sprawy rodzinne, o rodziców, między innymi czy bliscy by płakali, gdyby zaginęła. Matka dziecka, widząc całe zdarzenie, krzyknęła, a tajemnicza kobieta odjechała autem marki Polonez, który prowadził mężczyzna o jasnych włosach. Również według relacji mieszkańców po zaginięciu Angeliki doszło do innego uprowadzenia, jednak tej dziewczynce udało się uciec. Policja nie potwierdziła tych zdarzeń. Na przestrzeni lat pojawiło się kilka informacji o osobach podobnych do Angeliki. Pojawiły się doniesienia, że taka kobieta mieszka w Anglii. Kobieta, która była podobna, sama skontaktowała się z rodziną Rutkowskich, informując, że nie chce być łączona ze sprawą. W 2018 roku z kolei ktoś przesłał informację, że podobna kobieta z chorobą psychiczną błąka się po Zakopanem i tym razem była to ślepa uliczka. Rodzina nigdy nie ustała w poszukiwaniach. Na Facebooku ciocia Angeliki utworzyła grupę Szukamy zaginionej Angeliki Rutkowskiej oraz utworzyła zbiórkę na poszukiwania. Dziś Angelika, jeśli żyje, ma 33 lata i może wyglądać tak. Zazwyczaj, gdy mówimy o nierozwiązanych zaginięciach, mamy do czynienia z błędami i opieszałością policji na samym początku poszukiwań. Zupełnie inaczej było w przypadku Moniki Kobyłki. Tutaj policja nadała zaginięciu od razu pierwszą, najwyższą, priorytetową kategorię. Na miejsce wysłano duże siły ludzkie. Włączono do poszukiwań psy tropiące czy helikopter z kamerą termowizyjną. Przeszukano ogromny teren leśny.
To już 8 lat i wciąż nie ma śladu po dziewczynie, która rozpłynęła się w powietrzu w odległości 200 metrów od domu w ciągu 3 minut od rozstania z koleżanką. Ciepły letni wieczór, przyjemna aura po upalnym dniu. Jest lipiec, dokładnie 7 lipca 2012 roku. Wola Gałecka to wieś położona w województwie mazowieckim. O godzinie 21 Monika wychodzi z domu na spacer z koleżanką. Ma wrócić o godzinie 23. Obie dziewczyny mieszkają na krańcach wsi, więc w zwyczaju mają rozstawać się w połowie drogi. Jest godzina 23. Monika ma do przejścia 200 metrów. O godzinie 23.05 jest widziana po raz ostatni przez świadka. Stała i wysyłała lub czytała wiadomość SMS. 4 minuty później, czyli o godzinie 23.09, napisze jeszcze do koleżanki wiadomość, że gdzieś w pobliżu słychać muzykę. O godzinie 23.12 mama dzwoni do Moniki, jednak ta już nie odbiera. Nie wiadomo, co wydarzyło się przez te 3 minuty pomiędzy godziną 23.09 a 23.12. Zaniepokojona rodzina nie od razu podjęła konkretne działania. Dziewczyna miała 15 lat, mimo że była sumienna i należała raczej do grona grzecznych nastolatków. Bliscy pomyśleli, że coś raczej wywinęła, aniżeli wydarzyło się coś strasznego. Oczywiście mama dzwoniła do Moniki, telefon był aktywny, dziewczyna go nie odbierała. Chwilę po godzinie 2 już nie było sygnału. Rano, kiedy nastolatki wciąż nie było, rodzina podjęła konkretne działania, wypytując ludzi. Ci nic nie widzieli. Sprawa zaginięcia została zgłoszona. Policja nie bagatelizuje tym razem sprawy. Jeszcze tego samego dnia helikopter z kamerą termowizyjną szuka dziewczyny. Okoliczni mieszkańcy włączyli się w poszukiwania, przeczesując tereny, robiąc rzutkę na detektywa. Rozwieszono plakaty. Ogromna akcja poszukiwawcza. Psy tropiące gubią ślad w okolicach przystanku. Tam, gdzie świadek widział dziewczynę po raz ostatni. Policja przyjęła 3 scenariusze w tej sprawie. Pierwszy to ucieczka. Ten wydawał się najmniej realny. Zresztą nadanie sprawie pierwszej kategorii praktycznie wyklucza tą tezę od razu. Wszystkie poszlaki wskazują, że Monika wsiadła lub została siłą wciągnięta do auta. Znajdujący się niedaleko monitoring nagrał o tej godzinie jeden pojazd, jednak jakość nagrania uniemożliwia jego identyfikację. Przez kolejnych 8 lat nie pojawił się żaden ślad dziewczyny. Wszystkie zgłoszenia od ludzi były weryfikowane przez policję na bieżąco. Wszystkie tropy i tezy, nawet te przedstawione przez jasnowidzów. Monika Kubyłka, jeśli żyje, ma dziś 23 lata. Takich dzieci w Polsce, które rozpłynęły się jak we mgle, jest więcej. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie, co muszą czuć zrozpaczeni najbliżsi. Większość z nich walczy latami, by poznać prawdę o swoich podopiecznych. I trzymam kciuki, aby tak się stało. Jeśli ktoś, kto ogląda ten materiał, ma jakieś informacje, o którejś z osób zaginionych, może zadzwonić na numer alarmowy. Jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi materiałami, naciśnij przycisk subskrybuj, a dzwonek znajdujący się obok pomoże Ci spersonalizować powiadomienia. Do zobaczenia w następnej zbrodni i kara.